A jak się czułaś, jak pierwszy raz poszłaś z facetem, nie wiem, do łóżka, tak po prostu po godzinie rozmowy? Ale jak się czułam, ja takiej sytuacji w życiu nie miałam. Nigdy. Więc nie wiem, jak to jest. Naprawdę? Nie. Nigdy w życiu nie poszłam. A my tylko. My jest. Tylko mamy takie sytuacje. Słuchaj, nie wątpię. Naprawdę. Ja nigdy w życiu nie poszłam. W ogóle nie twierdzę, że to jest coś złego, żeby było jasne. No wreszcie mówisz jak człowiek. Nie mam takich doświadczeń. Żeby no ja też nie mam takich doświadczeń, ale twierdzę, nie, że to jest super. No Czarek, no przecież... Teoretycznie przecież rozmawiamy. Teoretycznie, no gadasz z kimś, dobrze ci się gada, chyc do garderoby. No. Nie, no nie mam takich doświadczeń, natomiast... Ale jakie to uczucie? No nie wiem, jakie to uczucie, ale jeżeli chodzi o moją bohaterkę, no to nie czuję się z tym najlepiej jeszcze, jak widzi obiekt, przy którym się budzi. Czuję się w ogóle podwójnie do kwadratu źle. Chcesz powiedzieć, że Tomek nie jest pociągający? Słuchaj, myślę, że dla bardzo wielu kobiet jest. No a jaka to, wiele to jest ile? 30, ale dla mojej 40? Bohaterki nie jest. Postać Mela nie jest atrakcyjna. Aha. Powiedz mi, tak już tytułem końca, czy jak się zagrało w takim serialu jak Król, oglądałeś? Oczywiście. Kurde. Czy to nie jest tak, że sobie tak wysoko podniosłaś poprzeczkę wszystkim, librettem, scenografią, aktorami, partnerstwem, kostiumem, swoją postacią, czyli Rywki, Rywka Kij, jeżeli dobrze Rywka pamiętam. Kij. Prawdziwa postać. Tak, ale straszne nazwisko, chciałbyś mieć kij? Bo prawdziwa postać. W nazwisku. Prawdziwa postać nazywała się Ryfika de Kij. No właśnie. Przez i czy to nie jest tak, że to cię jednak trochę zdemoralizowało? Ale zagranie burdel mamy? W sensie... No nie, bo... No, kurtyzany, czy nie, mówię o postaci. Że taka dobra produkcja. Dobra produkcja, coś dobra rola. Coś ci powiem. No. Jak zagrałam Różyczkę, bardzo często powtarzano mi, że taka rola mi się długo nie trafi. Jak zagrałam Sztuce Kochania, powtarzano mi, czy nie boję się, że to jest moja rola życia i że nic mnie już bardziej ciekawi. Jak zagrałaś ze mną, pamiętasz, jak cię pytali, czy pani się trafi taki partner jeszcze? Dokładnie, dokładnie tak. I widzisz? No. I się trafił. I się trafił, proszę, jaki. Nie mogę patrzeć na tę twarz. Włączył się, podsłuchuję. Może chcecie sobie coś powiedzieć? Tomek, Magda jest. Magda. Słuchajcie, chciałem was przeprosić, bo mi się komputer rozładował. Zauważyliśmy. Oszczędzasz na prądzie, bidaku. Dobrze, bardzo dziękuję. No, Magda Bożarska. Magda. Powiem tylko, że w Królu było super gra. Zagrać też dostępne wszystkie odcinki teraz na Player. Król jest na Player? Boże, ja jestem na Player. Wy jesteście na Player, Król jest na Player. Twoja żona do końca życia nie wyjdzie z domu. Z Playera. Z Playera będziecie to oglądać, naprawdę. Cieszę się, że jesteś, mam nadzieję, że nie żałujesz, bo nie? Robimy tak naprawdę premierę radosną, dosyć przyjacielską. Byłam zaskoczona, że byłam gotowa, że zadasz mi jedno pytanie, które po prostu byłam przekonana, że mi zadasz. Jakie? A jak miało brzmiać to pytanie? Oj, to jak nie, ale to, zadałeś, to nie będę. Nie, ale zróbmy historyczny moment. Ty mi powiesz, jakie to było pytanie i ja go nie zadam, no. Nie. Proszę. Nie. Skorzystajmy, że jest Tomek z nami, Karolak, bo to pytanie dotyczy jego, no. No byłam przekonana, że zapytasz mnie o to, jak mi się grało razem z kolegą Karolakiem. Jezu, przecież wygracie tam razem! Pytałeś mnie o to przez całe wszystkie moje wizyty tutaj. A jak ci się grało z Karolakiem? Tak serio? Cudownie. Naprawdę? No jak mi się miało grać? Jak miało odpowiedzieć? Bardzo dobrze. A ja na przykład uważasz, że jego cielesność ciągle jest taka magnetyczna? Niewiele wiem o jego cielesności, bo nie posiadaliśmy takich scen. Jak to? Ty jesteś naga pod kołdrą, a on stoi. Ja jestem pod kołdrą, stoi ubrany. On stał ubrany? No bardziej ale... cielesne sceny miałam z tobą te 10 lat temu, dużo bardziej. Słyszałeś, dziadu? Tak się kaszle!